Niebawem minie rok od chwili, gdy Podlaski zespół parlamentarny jednoznacznie opowiedział się za koniecznością budowy drogi szybkiego ruchu łączącej Augustów z Białym Stokiem. W ostatnim swoim wystąpieniu parlamentarzyści podnieśli argument, który ma z ich perspektywy, ale też z punktu widzenia samorządowców najważniejsze znaczenie. Wyniki najnowszego pomiaru średniego dobowego natężenia ruchu przeprowadzonego przez generalną dyrektywę. Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad potwierdzają, że obecna krajowa droga numer 8 na odcinku Białystok-Augustów jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem pojazdów ciężarowych tras w Polsce podnoszą w wydanym stanowisku posłowie i senatorowie z województwa podlaskiego. Z pomiarów na które się powołują wynika, że aktualną trasą łączącą Augustów ze stolicą województwa przejeżdża aż 5000 tirów na dobę. To jest ruch sześć razy większy niż na drodze krajowej numer 65 Białystok-Ełk, wpisanej do planów rządowych jako droga ekspresowa, wskazują i dodają że zgodnie ze stanowiskiem ekspertów oraz ministra infrastruktury, drogi należy w pierwszej kolejności budować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Oczekują, że wobec obiektywnych i oczywistych danych, czynników i argumentów powinna jak najszybciej zostać podjęta decyzja o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów. W sprawie sieci dróg ekspresowych i uwzględnieniem w niej drogi Białystok Augustów Raczki. Pod stanowiskiem jednomyślnie podpisali się wszyscy posłowie i senatorowie reprezentujący nas w parlamencie.